Dzisiaj w gry starych pryków będzie gra, która się nazywa na normalnych komputerach Montezuma's Revenge, czyli Zemsta Montezumy, a na ZX Spectrum z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu nazywa się Panama Joe. Co nie ma żadnego sensu, ale nieważne. Spectrum zawsze się rządzi innymi prawami niż reszta świata, dlatego lubię. Montezuma's Revenge, to znaczy Zemsta Montezumy, to jest taki śmieszny tytuł, którego nikt w Polsce nie rozumie, a chodzi o to, że Zemsta Montezumy to jest tak zwana sraczka, bo że Montezuma się zemścił na tobie. I wygląda tak mniej więcej. Jesteś ludzikiem, który jest jakiś taki gruby. Kurde, spadłem i zabiłem się. No tak wiedziałem. Więc tak, od razu wiem, że nie możesz spadać, no i chodzisz sobie, chodzisz, tam na dole chodzi czaszka, to są jakieś klucze. Tak naprawdę spuścili cię po sznurku do piramidy, to jesteś w piramidzie. No wiem, że tak nie widać, ale jesteś. No, jest czaszka i ty se możesz skakać i chodzić. Na dole jest ogień, to coś. Także prościzna, nie? Się by wydawało, że każdy może taką grę wymyślić. No, każdy może, ale nikt nie wymyśla. To są drzwi. A tu jest wąż. Wąż. Trzeba dobrze skoczyć. No i gra polega na tym, że łazisz sobie po prostu. Taka spokojna gra, nie? Są klucze. No i zbierasz te klucze, skaczesz sobie. No już tak precyzyjnie bardzo trzeba. Co do piksela. Taka pikseloza, że jasna cholera. No i ogólnie nudno jest dosyć, nie? Ale gra jakaś tak wciąga. Nie wiem dlaczego. Wszyscy znali tą grę i atmosfera w tej gierce była elegancka naprawdę. Klimacior ma. O, spuściłem się tu. Ja się zaczynałem schody, czyli platformy. Tu nie ma schodów, to są tak. Czacha mi się podoba, że chodzi. Nie? I tutaj znika ta. Okej, okay, jest. Jest i teraz... Spaliłem się i został ze mnie balonik. No. Ogólnie to mi się rzadko udało przejść tą grę. Właściwie to chyba nigdy. Ale czytałem w Bajtku, było takie pismo kiedyś, jak ją trzeba przejść i jakoś mi to wystarczyło do szczęścia, że wystarczy, że wiem, jak przejść i już. No to ja nie muszę już jej przechodzić. No kurde, co jest to, no kto tak grę robi, jakie to jest wkurzające, no, no i widzicie, dlaczego się nie da przejść tej gry, no bo ta francowata pikseloza jest taka, że musisz się stanąć w idealnie dobrym momencie, co do piksela, na tym czymś, żeby skoczyć, no, a tam z prawej strony to takie w kolorze magenta, to biega tarantula. Ja też wiem, że to jest tarantula z Bajtka. O dobra, teraz mi się udało. O, jak sobie podskoczysz, to gra się zawiesza na momencik, żeby zagrać muzyczkę. Dlaczego? No bo ZX Spectrum nie umie grać muzyczki. Ja lecę! Dobra, jestem. A jeszcze co to jest to, co to wisi? No to wisi miecz. No bo w piramidach, jak wiadomo, wiszą z sufitu miecze. I o, to z lewej strony mam tam inwentarz. Mam jeden klucz czerwony, jeden miecz. O, bardzo dobrze. Jeszcze jeden klucz. Krzyż. Krzyż to chyba na czachy, nie? Nie wiem. Krzyż jest na czachy, a miecz jest na tarantule. No bo wiadomo, że tarantula to się nie przestraszy miecza. Ale nie będę go marnował na tą czachę, tego krzyża. A czacha się oczywiście boi krzyża i jak kiedyś spotkasz czachę w życiu, to pamiętaj, rzuć w nią krzyżem. A w tarantule mieczem, tak. Nie pomyl się, bo będzie lipa. Schodzimy w dół piramidy strachu. Uwaga na czachę, idziemy. Nie jest źle. Orzesz, kurde, no to jest... Pamiętam, to jest straszne. To jest po prostu straszne. Trzeba tak idealnie wyczuć tu, żeby... Nie, bo jak skoczysz za nisko, to się zabijesz, nie? Nie, to tragedia po prostu. Musisz tak... Teraz. O, coś takiego. Dobra, udało się. Wziąć czerwonego klucza i wyjść co? Z powrotem na górę. To tylko po klucza tu przyszedłem? Z dziadostwo. No bo nie mam gdzie iść. No tak. I szybko, skaczemy. Nie ma czasu! Do góry. Jest, udało się. Niebieskawy klucz to do tych drzwi chyba będzie. Nie będę marnować miecza. Wąż. Tarantula. O, dwie tarantule! No nie idź po schodach, nie idź po schodach! O ty, Franco, zabiłem ją. Dobra, trudno.
A, też chciała ze mnie wejść i zjeść mnie. Mam 3 czerwone klucze. O kurde, ludzie. No muszę w dobrym momencie skoczyć. Teraz! Nie, źle! O ja, udało się. Ale jest fajnie. Jakie przygody. Jakie są... A, po to są czerwone klucze. Drugi czerwony klucz i trzeci czerwony klucz. Może mi się uda. Może mi się uda. No kurde, idź stąd. Idź stąd, pająku. Odejdź. Idź w lewo, na lewo. Sio. Precz. No. I na dół. Szybko. Pyk, 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 pyk. Biegniemy. A, nie, 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 ja nie idę, ja się boję. Tu gdzieś będą jakieś drzwi, albo prąd, albo coś takiego. Coś, co za łatwe coś jest. Nic? Nic nie ma? Po prostu jest tylko jedna biedna czacha? Dobra, teraz, tu coś będzie. Gdzie są drzwi? Gdzie jest prąd? Nie ma? Nic nie ma? Nawet klucza dostałem. Rewelacja. Idę na dół. Wow! Skaczące czachy! Ale jest fajnie. Kaganek. Kaganek mi będzie potrzebny, żeby przejść przez jakąś salę, co jest ciemność w niej na pewno. Skaczące czachy! Super! Tego się nie spodziewałem. Co za zaskoczenie w grze! Co za niespodzianka! Otwórz mi te drzwi. I te też. Bierzemy. Kurde, co do piksela trzeba. Co do jednego pikselika. Także jak grasz w rozdzielczości 3000x4000, to masz przerąbane. No. Wąż. Wąż się nie rusza w ogóle, wąż stoi, wąż jest głupi. Wąż to jest w ogóle zerowy problem. Takie węże to tylko takie węże chciałbym w życiu spotykać na swojej drodze życia. O kurde. O kurde, nie przejdę tego. Nie masz szans, no. Jeszcze to znika, no nie, no. Nie, to jest ponad ludzkie siły w ogóle. Idę. Aha. Dupa. Ty franco głupia. Kurde. A kurde, no nie. No nie, niemożliwe to jest. Ja wyszedłem. No? Spali mnie coś? Nie. To jest chyba ta sala, gdzie była ciemność. O kurde, to chyba nie. Na spektrum na szczęście jest taki problem z kolorami, o, i jak przechodzisz przez coś, co tam jest, to mruga. Więc pewnie na Atari to trudniej było przejść, a tak to jest łatwo. Niech żyje spektrum i jego problemy z grafiką. A co tu też będzie? No kurde, są dwa te. Zdążę. Jest. Miecza. Ale wciąga Franca niesamowicie. Niby nic się nie dzieje, takie proste sale. A się zawsze zastanawiasz, co będzie dalej? Co będzie dalej? I każda następna sala jest w miarę prosta. Oprócz takich, co są super... What the hell? Co to jest? Gość tupie! Tupie nogą! I mnie zabija! Zabija mnie! Nie! Nie! To jest chyba ten Montezuma. No teraz to już utknąłem w tym. No i co? I co mam zrobić? Uciec do tego czegoś zielonego na dole pewnie. Kurde, nie udało mi się, ale doszedłem przynajmniej do Montezumy i tam dalej muszę skakać, tylko wiedzieć kiedy, jak on tupnie, coś takiego. Widzieliście? To było przerażające. Będzie mi się śniło po nocach. Straszna gra jakaś, nie dla dzieci, potwór. W ogóle dzisiejsze potwory to jest nic w porównaniu z takim, bo to jest potwór pikselowy, to jest taki potwór,
I ja bym go nawet nie narysował. W ogóle jaka animacja była. Animacja potwora ruszał nogą. Ludzie w tamtych czasach, to ja nie wiem, jak żyli, musieli mieć takie nerwy. No oczywiście, że mieli nerwy, bo wiecie, zimna wojna tutaj, że może ktoś naciśnąć czerwony guzik i wszyscy wyparują, no to oni tak musieli żyć w takich nerwach i potem robili takie gry. Straszne, no. To była gra starych pryków. Dziękuję bardzo. Panama John, czyli Montezuma.